musimy iść tak, jak panowie. Właśnie dzisiaj nastąpi pobłogosławienie pomnika księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, nadanie imienia szkole i przekazanie sztandaru oraz oficjalne oddanie do użytku sali gimnastycznej. Teraz nastąpi odśpiewanie hymnu państwowego oraz uroczyste podniesienie flagi Rzeczpospolitej Polskiej na maszt i pobłogosławienie popiersia patrona szkoły, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Baczność! Poczet flagowy do podniesienia flagi wystąpi. Prosimy gości o odsłonięcie popiersia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo proszę o dokonanie tego aktu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Wiesława Krajewskiego, kurator oświaty w Krakowie panią Barbarę Nowak, wójta gminy Gromnik pana Bogdana Stasza oraz dyrektora szkoły pana Bolesława Buratowskiego.
przyszłość. Bardzo proszę księdza biskupa o pobłogosławienie pomnika. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty spośród Twojego ludu wybierasz tych, których przeznaczasz do szczególnych służby Bożej w Kościele. Prosimy, wejrzyj i pobłogosław po piersi naszego patrona. Niech wszyscy, którzy będą na mnie patrzeć, przypominają sobie nie tylko dzisiejszą uroczystość, ale także zadanie nieustannego kierowania się zasadami, które charakteryzowały błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech nasi uczniowie i nauczyciele odważnie kroczą drogą ewangelicznych błogosławieństw, a wzrastając w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi, przyczyniają się do rozwoju Kościoła i naszej Ojczyzny. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Prosimy delegację o złożenie kwiatów pod pomnikiem.